samemu można wydrukować sobie kartę pokładową, jednak niestety w naszej linii, jaką jest nutce, nie da rady tego zrobić. I musimy czekać w tej kolejce, żeby się odprawić. Z tym, że odprawa i tak jest do 3 godzin maksymalnie przed wylotem, więc mamy 2,5 godziny do wylotu. Na luzie. Jesteśmy już w samolocie, wszystko o czasie, wszystko bez przeszkód. Tak więc widzimy się za 9 godzin, prawie 10. In the event of an emergency, the escape path lights nearest the floor will show you the way to the exit. Jesteśmy na miejscu. Powiem wam, że jak się wyszło za drzwi, to od razu taka duchota trochę czuć i że gorąco takie. Uff, a jest 22. Dobra, no z Kasia z Bartkiem. Masakra, z półtora godziny zeszło na lotnisko od wylądowania, ale bez przeszkód. Nasze mieszkanko na pierwszy dzień. Takie po prostu, żeby się przespać. O, proszę, podwójna sypialnia. Klima chodzi na maksa. O, tu kanciapa z pościelami. To jest tak fajna mała kuchnia. Zawsze coś można sobie tu przyrządzić. I to chyba wyjście na teraz. No. Czego chcieć więcej? O, a tu? Suszarka i pralka, spoko. Hello na kanale, witam się z wami już dzisiaj z Ameryki. Jesteśmy na przedmieściach Miami. I za jakąś godzinkę będziemy właśnie jechali na miasto, popatrzeć jakieś najważniejsze takie punkty. A po południu plażing i opalanko. I pewnie wejdziemy do oceanu zobaczyć, jak tam woda. Zobaczcie na te krzaki. Normalnie wyglądają jak sztuczne. Takie fajne te grube liście. No super to wygląda, nie? U nas są takie, mama? Nawet w doniczkach chyba, nie? Oczywiście wszyscy jesteśmy wysmarowani filtrem, bo będziemy tu 2 tygodnie, więc czas na opalanie na pewno będzie. A spalić się w pierwszy dzień w tropikach to jest nie sztuka. Tak więc zaraz ruszamy. Kapelutek jest, SPF jest, można ruszać. Jesteśmy właśnie w dzielnicy Wynwood, która słynie z graffiti i sztuki ulicznej. Więc jak możecie zobaczyć z każdej strony, są jakieś murale.
otwierają galerię właśnie tego street artu o 11, chyba nie będziemy czekać. Tylko po prostu co nam się uda to zobaczyć, to zobaczymy i jedziemy dalej. Zwłaszcza, że to naprawdę jest, no, na każdym kroku graffiti, więc nie wiem, czy jest sens czekać godzinę, żeby tylko wejść po prostu i zobaczyć kilka murali. Wysmarowałyśmy się olejkami UV, bo strasznie praży i będziemy teraz zwiedzać Miami. Tak więc dobrze mieć samopalacz, dobrze mieć filtr, a nie, że będziemy spalone w bombach dobrze, przez dwa tygodnie. Mieć. Koniecznie. Zmytmo. Wróciliśmy z oglądania graffiti. Jedziemy dalej, kierujemy się w stronę Miami Beach. Jest tak ciepło, jest godzina teraz chyba 11:07. No, na pewno z 30 ponad stopni już jest. Ale nie jest tak parno jak rano, bo rano chyba to wszystko paruje, wtedy jest tak, jakbyście byli w saunie. No, w saunie parowie. A teraz jest po prostu gorąco. Ale na szczęście. 31, odczuwalne 35. No właśnie. Zaczęło nam trochę zawiewać od wody, jest coraz lepiej, bo normalnie jest par, a tu bryza. Chowamy się w cień. Taki upał i ćwiczyć na siłce w tym słońcu. Ale mięśnie bardzo ładnie podkreślone, wam powiem, jak tak patrzę na nich. Taka jest właśnie taka pogoda, słońce. O, Krakowa. Białe chyba bardziej popularne. Dzisiejsza gazetka. Proszę bardzo. Idziemy właśnie zrobić sobie sesję zdjęciową na Miami Beach. Ale zbiega kolejka, więc idziemy się ustawić. To, że jest kwart, to powtarzać nie trzeba. Ale jeszcze ile? Z godzinkę. I wskakujemy w stroje kąpielowe. I idziemy się plażować. Na pewno wszyscy wskoczą do wody, bo jest gorąco. Lokale pozajmowane. Mam wrażenie, że jest tak gorąco, że chyba przyjemniej będzie stać tu w środku, zjeść te lody, niż iść na dwór. Kasia mówi, że ceny Miami Beach to mają, no ale wiadomo, każde miasto, które jest bardziej turystyczne, będzie miało zawyżone ceny, tak więc no, norma chyba wszędzie tak jest. Lody zjedzone, idziemy dalej na molo i na deptak. Nasi przewodnicy.
jesteśmy na molo. Strasznie wieje. Mam się prawie ciotkę zgubiła. I co, teraz zbieramy się do samochodu, bierzemy strego pielowe i w końcu leżakowanie. Taki wiatr w sam raz na opalanko, no bo trochę schładza przy tej temperaturze. Więc super się trafiło. Sprawdzić temperaturę wody. Jeszcze nigdy nie byłam w oceanie w tej porze roku. Muszę mamie pokazać, jak skakać, żeby znowu się nie przewróciło. Damy radę.